Na tymczasowym boisku do gry w piłkę nożną znajdującym się przy Szpitalu Wojewódzkim, które dzierżawione jest przez miasto Łomża od Zarządu Województwa Podlaskiego, zorganizowany został briefing prasowy, podczas którego rozmawiano o dalszym funkcjonowaniu blisko hektarowej działki. W tej części naszego miasta brakuje miejsca do rekreacji. Miasto Łomża się rozbudowuje, powstają tutaj nowe bloki, no jednak wraz z nowymi blokami nie idą dodatkowe miejsca chociażby do uprawiania sportu. Powstają małe takie place zabaw. Bardzo dużo tutaj mieszka rodzin z dziećmi. My od lat podejmujemy działania mające na celu zmienić ten stan rzeczy. To chociażby w roku 2021 od 15 października, dzięki tutaj uprzejmości pana marszałka, miasto Łomża wydzierżawiło kawałek tego terenu, na którym teraz jesteśmy. Jest boisko, które jest przeznaczone dla dzieci z tego osiedla, żeby tutaj mogły też grać w piłkę. No ale wiemy o tym, że nie spełnia to oczekiwań naszych mieszkańców i my te postulaty rozumiemy. Jednak miasto Łomża nie ma w tej części osiedla żadnych swoich nieruchomości. Stąd między innymi zwróciliśmy się do pana marszałka z propozycją, żeby miasto Łomża mogło na tym terenie podjąć działania inwestycyjne, bo nie mówimy tylko tutaj o boisku przeznaczonym do piłki nożnej, może korty tenisowe, ale chcielibyśmy, żeby powstał tutaj skatepark, żeby młodzież mogła tutaj przebywać. Jest to miejsce, myślę, że dogodne, bo nie ma takiego bliskiego sąsiedztwa bloków, jak chociażby w innych miejscach, gdzie często pojawiają się jakieś argumenty mieszkańców. Tutaj ta działka idealnie pasuje do tego, żeby duża część naszych mieszkańców, dzieci i młodzieży, mogło spędzać czas i takie działania chcemy podjąć. Wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś przyznał, że wspomniany obszar nie jest już użytkowany od wielu lat, dlatego propozycja prezydenta Łomży jest jak najbardziej do przyjęcia. Do zarządu wpłynął wniosek miasta Łomży o odstąpienie terenu w sprzedaży w jakiejś formie, którą uzgodnimy. Na razie ten wniosek trwa w uzgodnieniu, natomiast my jako zarząd województwa chcemy ten wniosek rozpatrzyć jeszcze w tej kadencji. Chcemy, żeby ten obszar, który tak naprawdę funkcjonuje poprzez zarząd trwały szpitala w Łomży, nie jest on potrzebny dla szpitala tak naprawdę i przez wiele, wiele lat nie jest użytkowany, nie jest w jakiś sposób adaptowany pod potrzeby przy szpitala i chcemy ten obszar przeznaczyć dla miasta Łomży. Jeżeli jest potrzeba taka robienia tutaj jakiegoś terenu skateparku, bądź też jakiegoś terenu dla młodzieży, dla zabaw, dla gry, dla sportu, dla niekomercyjnego użytkowania tego terenu, to jak najbardziej zarząd się przychyli do tego wniosku i myślę, że forma i własności to jeszcze jest do uzgodnienia, natomiast myślę, że dla samorządu Łomży przyda się ten teren, bo w tym obszarze miasta nie ma takich terenów i chcemy jak najbardziej przychylić się do wniosku pana prezydenta. Nieruchomość położona między wjazdem do szpitala a ulicą Kazańską o powierzchni 8301 m2 jest własnością województwa podlaskiego, znajdującą się w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wojewódzkiego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Tematem i formą jej przekazania miastu Łomża Zarząd Województwa Podlaskiego ma się zająć na najbliższym posiedzeniu.